Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj kolejny odcinek z mojego głównego konta i standardowo 2000 łapeczek do góry i lecimy z kolejnym potężnym odcinkiem. I pamiętajcie, że partnerem kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce bookmacher i z kodem LISEKHD przy rejestracji macie bardzo fajne bonusy, a kuponik na dzisiaj nasz wygląda w taki oto sposób. Widzowie, wraca polska ekstraklasa i niższe ligi, dlatego też na niedzielę obstawiłem, że Pogoń wygrywa, Wisła Płock wygrywa i Radomiak wygrywa albo remisuje. I za 41,93 zł mamy do wygrania 221,52 zł. Poprzedni kupon wygrany, dlatego dzisiaj no mam nadzieję, że podtrzymamy tą pasę. Pamiętajcie, że z kodem LISEKHD macie bardzo fajne bonusy. I dodatkowo pamiętajcie, że zakłady bookmacherskie są dla widzów pełnoletnich, więc życzę wielkich wygranych. A teraz wracamy do odcinka. No i odcinek rozpoczynamy od kombinowania, tak trzeba to nazwać. 85x5 upgrade, czyli mamy tutaj 5 rzadkich zawodników o overallu 85+. No i są dymy ogólnie, ale oprócz tego oczywiście mamy w planach zrobienie, no, 9-3 plus shapeshifter player pick, food hero shapeshifter upgrade, picks icono moments, więc to wszystko dzisiaj się ukaże. Ale na samym początku mamy tą 85+, więc może tych shapeshifterów będzie więcej. Zanim jednak, to mamy też pakę za 25 tysięcy. 25 tysięcy to jest dużo, niedużo, ale paczka pokazuje, że to jest mało. W sensie mało końców na to, żeby trafić coś dobrego. Ogólnie o to mi chodziło. No i też dzisiaj pick z shapeshiftera od jednego z widzów przepotężny. No po prostu taki, że się aż normalnie głowa za głowę za głowę trzeba się złapać, jak się go zobaczy. A teraz let's go. 85+, 5 players, please. Wysoki overall. Wow, kto to jest? Jakiś łysy. D-Line? Ty, D-Line, ja go znam. Ta, D-Line. Dobra, 9-3. D-Line. Czy on coś kosztuje? Spoko, GG. Aż se tutaj sam się pochwaliłem. Ja go kojarzę. 65 tysięcy. No dobra, tyle co nic, ale to jest git. 5 walkoutów, widzowie. To jest tak zwane... Naprawdę, tu oddało, no, tej... Dobra. I dzięki temu w tym momencie wędrujemy do naszego Squad Building Challenge i tutaj powinno się bez większych problemów zrobić, a może od razu Food Hero Shapeshifter Upgrade. Sprawdźmy to. Bo jak mamy takie te, tu 8-6? I don't know, but we can do this. Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie, polecam. No i mamy Food Hero Shapeshifter Upgrade, czyli cała ta paczka 85+, prawie cała, zostaje przepalona, co i tak jest w mojej ocenie bardzo dobrym osiągnięciem, bo zostaje nam zawodnicy, więc wychodzimy na plus, to na pewno. Bo tak, zostaje nam dwójka zawodników, Castells i Cross. Do tego, no mamy paczkę z Food Hero Shapeshifta. Let's check this out, moi drodzy. Tam może coś fajnego się podziać, a może też się nie podziać nic dobrego. Jak się nic nie podzieje, to od razu to oczywiście przepalimy sobie na naszego pika z shapeshifterem, ale to już sobie będziemy odsłaniać naszym brum-brumem, widzowie. I tutaj brum-brum już czeka, aż będzie co przepalać, w sensie odsłaniać, o tak bym powiedział. Więc lecimy z paczuszką i będziemy sobie odsłaniać. Dawajcie oczywiście znać w komentarzu, co wy potrafialiście w tych paczkach. Brum, brum. Dobra, udało się. Dajcie znać w komentarzu, co wy potrafialiście w tych paczkach, no bo jakby nie patrzeć, to jest content za milion końców plus minus. My sprzedajemy w ogóle Totsa Ronaldo i to na ten moment nam nie wychodzi sprzedawanie, więc no jest jak jest. I zobaczmy, czy już się udało. Tak, Physical 83. Dobra, to zwiastuje, że może to nie być karta defensywna. Na pewno to jest karta defensywna, więc to ma swoje plusy, ma swoje minusy. No bo wiadomo, że może być fatalna karta, a może być dobra. Dribbling 98 jest ok. Jest bardzo ok. No i sprawdźmy to. Shooting 92, Pace 97. To jest call. No na przepałkę. Na przepałkę. No niestety. Na przepałkę. Ale to nic, widzowie. Ja się tym nie jakoś tak nie martwię. Bo jest okej.
96. Znaczy wiecie, chciałby się trafić coś lepszego, ale to też nie jest nic fatalnego, no tak naprawdę. Więc jest okej, okay. Po prostu przepalimy to sobie na paczkę 96, no paczkę tą, co mamy. Szczególnie, że tutaj Diaz był do Diazka planowany do przepalenia, a tak dzięki temu przepalamy sobie kola. Więc jest tutaj bardzo sensownie i w porządku. No ja się tym nie przejmuję, widzowie. Robimy pika i lecimy z tematem, jazda. No i widzowie, jak widzicie, 93 plus shapeshifter player pick zrobiony. Przepaliliśmy Ashleya Cole'a, przepaliliśmy Kaspra Schmeichela. Przepaliliśmy tam Kasztelsa Crossa, więc można powiedzieć, że wszystkie paczki z dzisiaj i nie tylko z dzisiaj przepalamy na tego magicznego pika. No bo ten, można powiedzieć, że pika z ikoną też przepalamy, no bo Schmeichela zrobiliśmy, trafiliśmy w piku z ikoną. Dlaczego Schmeichela przepalamy? No dlatego, że oczywiście mamy Van der Sara i jestem zdania, że ten Van der Sar jest jednak troszkę lepszy, więc sobie go mamy, po prostu tak o. No i dodatkowo ja jestem zdania, że mi nie oddaje, szczególnie w ostatnim czasie te piki w ogóle mi ją oddają. No i może dzisiaj to szczęście się w jakiś sposób do nas odwróci. Zaczynamy od numeru, może jednego, może od dwójeczki po prostu. Sprawdźmy dwójeczkę. I tutaj mamy, widzowie, zwykłą kartę. To nie jest karta Shapeshifter Hero, więc to jest prawdopodobnie karta defensywna. Jednak nie, pomyliłem się. To są bardzo dobre statystyki, ale nie mam pojęcia, kto to może być. Este Juste, okej. Okay. To nie jest zła karta, to nie jest zły pick. Este Juste w dzisiejszych czasach, no to chyba nic nie kosztuje, ale statystyki ma takie, że powiedziałbym, że przyjemnie. 60 tysięcy. Jest okej. Okay. Jest, ja bym powiedział, że jest okej. Okay. Lecimy z numerem 4 i tu też jest zwykła karta. I to, nie wiem czy to nie to nie może być Ashley Cole. O, 95 shootingu, 93 passingu, to są dobre statystyki. Statystyki, które wzbudzają powiew inspiracji. Więc let's go. 97. El Sharawi! Okej. Okay. To już jest dobra karta. El Sharawi to naprawdę jest dobra karta, którą można wykorzystać. 250 tysięcy. To nie znaczy, że już oddało w tym piku. Ale 95 jest okej. Okay. I tu też niestety jest zwykła karta. Zobaczmy od razu, czy w tym jest hero. I tu też jest zwykła karta. No to kurczę, jestem zawiedziony. Ale dobra, sprawdźmy to. O jeny, o Boże. Reina, o matko. Reina, jaka cena rynkowa Reiny? Giovanni Reina. 150 tysięcy. Ale on ma chociaż 5 skillsów. No dobra, no to tutaj... Kurczę pieczone. No jestem zawiedziony na ten moment. Choć nie jest fatalnie. Ale w ogóle chciałbym zobaczyć, kogo my możemy trafić. Takiego, wiecie, top of the top. A, Messi może być Ronaldo, no tak. Może być Ribery. Dobra, let's check my boys. Okej. Okay. Sané. 96, Sané. Cena Leroya Sané to jest 328 tysięcy. On ma 5 skill movesów? On ma 5 skill movesów. I chyba ten Sané wjedzie do naszej... No, szczerze? Kurczę, pieczone. Chyba Sané wjeżdża do naszej, że tak powiem, ekipy. 5 skill movesów, bardzo dobrze wszystko wykończone. No, tak mi się wydaje, widzowie, że to jest tak zwany dobry krok w stronę przyszłości. Jeszcze paczuszka przed przejściem do pika z ikoną, widzowie. Taka paczuszka tutaj, teraz, na zakończenie. Może tutaj jeszcze jeden shapeshifta, a może nie. Wow, okej. Okay. Sam. Havertz, 84, nice. Lecimy do pika z ikoną na głównym koncie. Jazda. No i jedziemy z potężnym play-up pikiem z ikoną moment 92+. Jazda. Okej. Okay. Nie ma already owned. Pięknie. Pięknie. Jestem mega zadowolony. Zaczynamy od trójki, bo trójka jest zablokowana. O jeny, dobra. Znakomicie, naprawdę. O kurde. Okej, okay, dwójka w ciemno. Yeah. Akurat nie mam zębów, teraz to zauważyłem, widzowie. Yeah. No a po tak potężnym piku z ikoną lecimy do jeszcze potężniejszego pika z shapeshifterem u widza.
Let's go. Dobra, store. Wchodzimy na... Raz, dwa, trzy, cztery. Patrzcie to. Odsłaniam najlepszego pika. S. Jestem szefem, który odsłania najlepszego pika. O kurde. Dymy. 3,5 miliona. It's so fucking crazy. Really. No nieźle. Dobra, to tutaj Silas, Juste i Haidara. Wow. Ale pik. Co się wydarzyło?